Za chwilę rozpocznie się piłkarskie spotkanie derbowe pomiędzy Iwełką Iwla a Przełęczą Dukla. Długo kibice obydwu miejscowości i okolicznych miejscowości również oczekiwali na to spotkanie. Dlatego myślę, że zapowiada się ono bardzo atrakcyjnie. Skład Iwełki: Skrzęta, Trybus, Nowak, Szczurek, Pitak, Sereda, Krejmas, Jarema, Czajkowski, Fydryk i Fornal. Skład Przełęczy: Chłap, Ukleja, Pietruszka, Szczepanik, Zarośliński, Jakieła, Jurczyk, Bik, Krówka, Kuna, Raczkowski. Długo oczekiwany mecz derbowy pomiędzy Iwełką Iwla a Przełęczą Dukla zgromadził wyjątkowo dużą liczbę kibiców, jak na spotkanie A-klasowe, co widać dokładnie na trybunach po obydwu stronach. Już na godzinę przed rozpoczęciem spotkania na boisko Iwli przybyli grupy kibiców oraz sympatyków piłki nożnej z pobliskich miejscowości. Szczególnie aktywna była grupa kibiców z Dukli, która przyjechała dopingować swoich zawodników z flagami, bębnem i syreną. W dotychczasowych spotkaniach obydwu drużyn Iwełka w ubiegłym sezonie jako Beniaminek zwyciężyła na własnym boisku Przełęcz 6-1, a w rewanżu w Dukli było 1-1. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanych ataków Przełęczy. Widać nieznaczną, co prawda, przewagę lidera grupy trzeciej A-klasy. Początek meczu zdecydowanie dla Dukli, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Napięcie dość duże całego spotkania. Krzysztof Jakieło wykonywał rzut wolny, mogło być groźnie na polu karnym Iwełki i za chwilę ponownie Przełęcz Dukla, rzut rożny. Dobre dośrodkowanie, ale niestety nie udało się Iwełce wykorzystać tej sytuacji. Wychodzimy, zaraz idzie do nich!
Idziesz do Nidary! Ja jeszcze do mnie na pasie! Na stopera się do mnie na pasie! A gdzie się zapacie? Tam przede wyszli na głowę! Po co na ogrodzie stoicie? Czas trwa, napór przełęczy, jednak nie został ten napór uwieńczony. Może teraz? Niestety nie udało się wykorzystać, bardzo dogodna sytuacja. Big strzelał, młody, utalentowany zawodnik przełęczy, ale nie udało mu się umieścić piłki w siatce i nadal 0-0 na stadionie Wiwli. Kolejny atak przełęczy, ale bardzo dobrze spisuje się w bramce, jak dotychczas Skrzęta. Może Iwełka wyjdzie z kontrą, być może uda się właśnie skontrować zespół Dukielski, który cały czas atakuje. Taka pierwsza próba była, prawą stroną próbował przedzierać się na pole karne i również teraz to czyni Darek Ford. Ale ja ci powiem, no to... Dobra, Audi! Dobra, Audi! Dobra, drugi, wychodzimy prawo! Bramkę tutaj, chłopie! Fajnie, Zlesek jest trenerem. Dobra,
chłopie, bez kompleksu, krótko, nie daje gadać, tak! No nie, dobra, dobra. Ciekawe, bez gramy! On podobny, że... Bardzo niebezpieczna akcja Przełęczy i bardzo skutecznie interweniował Skrzęta. Bardzo dobra akcja, mecz powoli wyrównuje się. Iwełka kilkakrotnie już kontrowała i mamy nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe widowisko. Iwełka zdecydowanie odpiera ataki Przełęczy i próbuje skutecznie atakować. Mecz staje się coraz bardziej wyrównany. Ale gdzie?
Już za dużo, już za dużo. Dobra, dobra, dobra. Ale żeby było wolno. Ale stańcie do nas szot, pan stał. Dobra, jeszcze raz. A, z rogu? Mogło to zakończyć się bardzo źle dla gospodarzy. Skuteczny wypad Przełęczy, szybki mecz. Do tej pory na razie nie jesteśmy zawiedzeni derbami, oby tak dalej. Bardzo ładna strawia, ładniała go! Na nisku głowa nie stawała była, ja bardzo ładna strawia! Chodź! Iwełki prawą stroną strzelał Fornal. Co prawda mógł uderzyć piłkę w długi róg i na pewno zakończyłoby się to prowadzeniem 1-0 dla Iwełki. Bardzo udana kontra Iwełki, ale po faulu Szczepanika sędzia dosyć słusznie ukarał go żółtą kartką. Tak jest, Robert, brawo! Mieszę! Dobra! 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 Dobra!
Ale kurwa, ten masa tam się nie podoba, nie dalej.
Zamykać! Specjalnie! Drugą i czerwoną! A to jest,
Dobra, dobra, ty już, Robert, czekaj. Dobra, Siebie. Piękny strzał, Zdzisław Jarema zdobywa bramkę, bardzo ładny, przepiękny strzał, praktycznie pierwszoligowa bramka, włożył mu tę piłkę prawdopodobnie Czajkowski, bardzo dobra akcja, 1-0 dla Iwełki. Dobra, 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 dob
Tam było. Ale bramy. Bracia, bracia, co było? Ale te przegadamy ucierpieli. Na brawa to bardzo pieniądze. Jeszcze jeden Iwla! Zadam na niej! Brawo sędzia! Brawo sędzia! Brawo! 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 A ty na środek ataku, na się trochę! Jarek! Jarek! Iwla jeszcze jeden! Dajcie was! Dzień dobry!
Polscy kibice tam ci. Numery niech ucieczą! Numery! Ale te, bande! Gdzie są tam za nami Dobra,
Toczy się pierwsza połowa spotkania pomiędzy Iwełką Iwla a Przełęczą Dukla. W 35 minucie bramkę dla Iwełki zdobył Zdzisław Jarema. Rozpoczyna się druga połowa spotkania pomiędzy Iwełką Iwla a Przełęczą Dukla. Do przerwy 1-0 dla Iwełki. Dobra, idziemy, grabiamy na ciebie. Dobra, idziemy,
Przy piłce Raczkowski i bardzo ładny gol 1-1. Raczkowski po raz drugi, zamieszanie na polu karnym, praktycznie nie było obrony w tym miejscu, 2-1 dla Dukli.
będzie to...
Moment, druga połowa zdecydowanie należy do Iwełki, mimo że aura nie sprzyja tego typu poczynaniom, ponieważ wiatr jest bardzo silny. Iwla w tej chwili gra pod wiatr, ale ciągle atakuje i miejmy nadzieję, że nadal będziemy świadkami bardzo ciekawego i dobrego widowiska. Yeah.
Szef, 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 szef
Na drużynie dupielskiej schodzi Bik, a wchodzi za niego Paryla. Rzut rożny. I gol! Niesamowita historia. 2-2. Nowak zdobywa drugą bramkę dla Iwełki.
Jeszcze jeden! No tak, trzymaj go, badaj! Trzymować, trzymować! Minut jeszcze. Ale
82 minutach spotkania na stadionie w Iwli Przełęcz remisuje z Iwełką 2-2. Minut. Cztery. Nie, 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 nie
Zakończyło się spotkanie derbowe pomiędzy Iwełką Iwla a Przełęczą Dukla. Rezultat 2-2 na pewno dostarczyło wielu wrażeń wszystkim przybyłym kibicom, a było ich około 700, jak zdążyliśmy się już w trakcie spotkania doliczyć. Bramki dla Iwełki zdobyli w 35 minucie Jarema i w 76 minucie Mieczysław Nowak. Dla Przełęczy w 49 minucie Raczkowski i powtórzył ten wyczyn w 52 minucie. Sportowe wydarzenie jesieni na Dukielszczyźnie dostarczyło kibicom wielu wrażeń, stało na dobrym poziomie i wydaje się, że zakończyło się sprawiedliwym remisem 2-2. Kolejne spotkanie już w Dukli, ale na wiosnę w przyszłym sezonie. Że nie dali, żeśmy się dupli. To jest najważniejsze. Najważniejsze to, że 4 tygodnie. Najważniejsze, że się przygotowywali, dużo się przygotowywali, rządzili, nie wiadomo co się działo. Pokazali, że się dobrą walkę, dobry mecz. No i to jest to, że czwarty mecz z kolei, tak? Czwarty mecz z kolei jest na plusie. No jeden punkt jest zawsze punktem. Nie odstajemy na pewno od tego środka tabeli. I od lidera do lidera gonimy w każdym razie. Gonimy. To jest najważniejsze. No, ja życzę wam wszystkiego najlepszego. Brawo! Tego wydwa kije. Łupu, 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 łupu. Niech po polsku żyje, a kto nie wypije. Tego wydwa kije. Łupu, 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 łupu. Niech po polsku żyje. Pili nasi pradziadowie, każdy wypił czarem, ale głowy nie tracili, bo pijali w miarę. To na swój kraj pije, tego wydra pije. Łupu, cupu, łupu, cupu, niech po polsku żyje. To na swój kraj pije, tego wydra pije. Łupu, cupu, łupu, cupu, niech po polsku żyje. Nasi pradziadowie nie byli.